Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 12 przez 144 przez 07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, druk nr 1041, pierwsze czytanie, rezerwuje pan Bogusław Kochuta. Proszę Państwa, ta sprawa też była Państwu sygnalizowana. Otóż funkcjonuje u nas, odkąd pamiętam, Komisja Inwentaryzacyjna. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej wchodzą radni i członkowie spoza Rady. Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej jest pierwszy przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa Nowej Ery, czyli pan Leszek Dzierżanowski. Komisja spotyka się, z tego co wiem, stosunkowo nieczęsto, tak bym to powiedział, czyli raz na parę miesięcy. Tym niemniej komisja nie ma wiceprzewodniczącego. Komisja zaproponowała, aby wiceprzewodniczącym komisji został pan Bolesław Kosiak. Komisja nie ma inicjatywy uchwałodawczej, to nie jest to komisja tylko radnych. W związku z tym w uzgodnieniu i z kandydatem, i z samą komisją chciałem Państwu zaproponować, aby wiceprzewodniczącym komisji zgodnie z wnioskiem komisji z 13 listopada wiceprzewodniczącym komisji został pan Bolesław Kosiak. Jednocześnie informuję, że ta komisja trochę przez, nie wiem, przez złośliwość nazywana jest komisją inwentaryzacyjną, bo ona głównie zajmuje się mieniem komunalnym, nie inwentaryzacją, tylko tak naprawdę sprawdzaniem, weryfikowaniem mienia komunalnego, utrzymywaniem mienia komunalnego z różnych tytułów. No tym niemniej komisja funkcjonuje, chyba jedynym radnym jest pan Kosiak, tak? No właśnie. Więc dlatego uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały w sprawie wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej pana Bolesława Kosiaka. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 ustawy określa termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 15.20. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na godzinę 15.30.